Fundusz Inwestycji Samorządowych nazywany jest tarczą inwestycyjną dla samorządów. Ma on zrekompensować samorządom miejskim, gminnym i powiatowym ubytki wpływów z podatku powstałe w wyniku epidemii koronawirusa. Na rynku w Stawiskach poseł Kazimierz Gwiazdowski przekazał samorządowcom symboliczne czeki, które z pewnością zostaną dobrze wykorzystane. Przede wszystkim te pieniądze są adresowane do samorządów gminnych i powiatowych. Te pieniądze są adresowane przede wszystkim na realizację inwestycji realizowane przez samorządy, które zostały już rozpoczęte lub też samorządy planują rozpocząć. Są to środki, które mogą również być adresowane jako wkłady własne. Dotychczas zdarzało się tak, że samorządy nam sygnalizowali, że by skorzystali z Funduszu Dróg Samorządowych, ale trzeba dołożyć 50% własnych środków i nie ma tego wkładu własnego. Tutaj jest taka możliwość i to po raz pierwszy, że samorządy właśnie z tych środków mogą skorzystać jako wkład własny. I myślę, że te samorządy, które otrzymały naprawdę znaczne środki, zrealizują wiele inwestycji. Tak? To są środki przede wszystkim też, bo wiadomo, że niektóre samorządy zwalniały przedsiębiorców z podatków od nieruchomości, z różnych podatków. Chcemy te po prostu ich dochody zrównoważyć poprzez te właśnie ten fundusz, żeby samorządy mogły inwestować, bo uważamy, że realizacja inwestycji w gminie pobudza przedsiębiorczość, tak, że przedsiębiorstwa mogą szybciej stanąć na nogi i mogą bardziej się rozwijać to, co było przed epidemią. I główny jest taki cel, tak, zresztą samorządy zgłaszały te problemy, że nie mają tych środków. My słuchamy ludzi, słuchamy przede wszystkim samorządy i dlatego jest ta inicjatywa, żeby taki fundusz powstał. Tak. I to staje się po prostu faktem, bo od 1 sierpnia samorządy będą mogły składać wnioski, a od 1 września, po 1 września już te środki mogą być na kontach samorządów, te środki mogą być wykorzystane w tym roku, ale nie muszą, bo jeżeli samorząd nie wykorzysta środków w tym roku, to będzie mógł wykorzystać te środki w przyszłym roku. Także myślę, że to jest naprawdę, są dobre środki, bo dotychczas było tak, że jak była dotacja celowa dla samorządów, to musi być wykorzystana w danym roku budżetowym. Tak? Tutaj tego nie ma i myślę, że to są bardzo dobre środki. Powiem, że tutaj nie było żadnej polityki, bo tutaj dostają wszystkie samorządy w kraju, czyli i gminy, i powiaty, i dostają w różnych wielkościach. Miasto Białystok 39 milionów, tak? Miasto Łomża ponad 9 milionów, miasto Suwałki ponad 7 milionów. To pokazuje, że dzieliliśmy sprawiedliwie tak, żeby te środki trafiły do każdego samorządu. Swojej radości z przyznanych środków nie kryje burmistrz szkolna Andrzej Duda. Tym bardziej, że kwota robi wrażenie. Jest to 1 571 296 zł. No jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu otrzymania takiej kwoty, bo sytuacja, która się wytworzyła w samorządach, nie jest zbyt ciekawa. Rozpoczęliśmy bardzo dużo inwestycji, a prognozy są takie, że niestety wpływy zarówno z podatku CIT, jak i z podatku PIT będą znacznie mniejsze. I to utrudni nam realizację zadań, które przed sobą postawiliśmy. Ta kwota praktycznie niweluje te wszystkie straty, które przewidywane są z powodu pandemii koronawirusa i z podniesionym czołem bezpiecznie będziemy mogli realizować te wszystkie inwestycje, które zaplanowaliśmy, a być może nawet rozszerzyć zakres inwestycji, ponieważ są to dosyć spore kwoty. Te kwoty są naliczane od wkładu własnego, ale także brana jest pod uwagę dochodowość samorządów. I bardzo dobrze, bo te najbiedniejsze samorządy dostają największy procent dofinansowania własnego wkładu, ale także duże aglomeracje, bo przykład Białegostoku, dostają te uzupełnienia również i myślę, że zarówno w przypadku bogatych samorządów, jak i tych biednych samorządów te kwoty w 100% pokryją straty, które spowodowane są w finansach oczywiście samorządowych przez pandemię i przez te wykluczenia, które były, bo przez zakłady gastronomiczne, restauratorzy, zakłady usługowe, fryzjerzy, kosmetyczki, zakłady kosmetyczne, to wszystko nie działało przez pewien okres czasu i jak nie działało, to nie generowało dochodów w postaci podatków, to czy będziemy musieli zastosować pewnie jeszcze sporo zwolnień od działalności gospodarczej, od budynków, od gruntów, bo też musimy pomagać tym, którzy będą mieli największe, czy mają największe problemy. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwijać będzie. Miejmy nadzieję tylko, że pandemia nie wróci w takim nasileniu, jak była, że
że te zakłady i całe społeczeństwo będzie już mogło normalnie funkcjonować i trzymamy kciuki, żeby tak było. Powiat Konleński otrzyma z Funduszu Inwestycji Samorządowych blisko 2 miliony złotych. Jak mówi starosta konleński Tadeusz Klama, pieniądze będą przeznaczone na inwestycje związane ze służbą zdrowia i drogami. Przede wszystkim będziemy chcieli zabezpieczyć wkład własny ze środków na inwestycje w tej chwili, które planujemy wykonać. I częściowo przekażemy je na drugi rok, na inwestycje, które będą też realizowane w 2021 roku. Jakie to między innymi inwestycje? No przeważnie drogi. Takim pytaniem otwartym jest szpital, bo mamy przygotowaną dokumentację i zobaczymy, jakie będą programy, które nam pozwolą w tym uczestniczyć. Drugą sprawą jest przychodnia, które też jesteśmy przygotowani kompletnie z dokumentacją. Wnioski są w Narodowym Funduszu, w Ministerstwie Zdrowia, w PFRON-ie. W tej chwili mamy wszystkie te prace, są wstrzymane odnośnie oceny wniosków i być może na to pójdą te środki.